czuję się już dużo lepiej. Po dwóch dniach nieobecności doszedłem do siebie i mogę się tylko z tego powodu cieszyć, że już mnie brzuch nie boli i pojawił się uśmiech na twarzy. To jest dla nas wielka sprawa uczestniczyć w tym turnieju, a bycie w półfinale, można powiedzieć, że był to nasz cel i bardzo cieszymy się, że to osiągnęliśmy. Przed nami ważne spotkanie, oczywiście spotkanie, które możemy wygrać i każdy w to wierzy, że jesteśmy w stanie zagrać w finale. Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważna jest to impreza dla klubu, jak ważna jest to impreza dla mnie. Dlatego chcę dać siebie wszystko i pokazać się jak z najlepszej strony i jak najlepiej pomóc zespołowi. I chcę, żebyśmy wspólnie zagrali dzisiaj najlepszą siatkówkę przeciwko Lubę i awansowali do finału, bo taki jest nasz cel i wszystko jest realne. Tak, jest nowa drużyna, nowy sezon i nie myślimy o spotkaniach, które już z nimi rozegraliśmy. Oni też mają inną drużynę, więc jest 0-0 i wszystko potoczy się na boisku. Tak, rozmawiałem z trenerem. Cieszę się ja z tego i on cieszy z tego, że w końcu pojawił się uśmiech na mojej twarzy, troszeczkę pozytywu i no z niecierpliwością czekam na trening o godzinie 12, żeby dotknąć piłki i zobaczyć, czy wszystko jest tak, jak być powinno. Powiem szczerze, że przy Zenicie uważam, że jest to jedna z lepszych drużyn na świecie, ale tak jak powiedziałem, my możemy z nimi wygrać, bo też już pokazaliśmy na tym turnieju, że potrafimy grać. Jeżeli utrzymamy wysoki poziom przez całe spotkanie, to jak najbardziej możemy znaleźć się w finale. Jest to naprawdę bardzo mocny przeciwnik na tym poziomie, na tym etapie turnieju. Nie ma już słabych przeciwników. Siatkówka będzie na najwyższym poziomie, więc liczę, że i hala będzie zapełniona do ostatniego miejsca, bo to też zawsze pomaga nam. Wsparcie kibiców, tym bardziej, że impreza, tak jak wspomniałeś, jest u nas w Polsce i to też dla nas dużo znaczy i super byłoby ugrać na niej medal. A co do przeciwnika, będziemy mieć dzisiaj pierwsze wideo, bodajże za 30 minut, więc też się nie mogę doczekać, aby poznać tego rywala bliżej, bo znam go w sumie tylko z telewizji, bo rok temu nie miałem przyjemności z nim zagrać. Tak, po to startujemy w turnieju, żeby grać o złoto, żeby zagrać jutro w finale. Nie możemy spocząć na laurach rzeczywiście i myślę, że to nikt z nas tak do tego nie podchodzi, tylko dzisiaj wyjdziemy, wszyscy będziemy skupieni. Już myślę, że teraz na rozruchu każdy będzie myślał tylko i wyłącznie o tym meczu. Zapominamy o tym, co się stało w grupie. Zapominamy o tym, z kim tam się mierzyliśmy. Myślimy teraz tylko i wyłącznie o drużynie z Włoch. Thank you.